Witam przede wszystkim Państwa radnych Rady Powiatu, bo to jest główny przedmiot naszego spotkania. Witam serdecznie również kolegów, którzy reprezentują podmioty, które zaprosiłem do współpracy nadchodzącej w tej nowej kadencji Rady Powiatu. To jest pełnomocnika PiS-u dla Rady Powiatu Bochnieckiego, pana Bogdana Kosturkiewicza, równocześnie urzędującego burmistrza Bochni. Witam serdecznie panie burmistrzu i witam serdecznie również lidera Komitetu Nasza Wspólna Sprawa, pana Aleksandra Rzebeckiego, również radnego powiatowego nowej kadencji. Szanowni Państwo, przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania jest poinformowanie opinii publicznej o pewnych przedsięwzięciach organizacyjnych mających na celu zbudować skuteczną pracę Rady Powiatu w kadencji w latach 2010-2014 i w tym celu pozwoliliśmy sobie zaprosić zarówno Państwa radnych, jak i media z terenu powiatu bochnieckiego. Tak, z pewnością wiadomo, opinii publicznej w wyniku decyzji wyborców na terenie powiatu bochnieckiego ukształtowała się pewna czytelna arytmetyka preferencji wyborczych. W ramach tej arytmetyki Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej wprowadził do Rady Powiatu 7 radnych. W ramach tej samej decyzji wyborców Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wprowadził radnych 5, a Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Sprawa wprowadził 4 radnych. Oprócz tego pozostałe komitety uzyskały też wyniki, które na pewno będą dawały dobrą, mocną podstawę do aktywności radnych w Radzie Powiatu. Ja z oczywistych przyczyn, że spotkanie jest poświęcone współpracy tych trzech komitetów, które wymieniłem, pozostałych nie będę teraz reklamował. I prowadząc pewnego rodzaju analizę zarówno pracy przez minione 4 lata na płaszczyźnie zarówno powiatowej, jak i samorządów gminnych, w tym samorządu miasta Bochni, ale i też analizując te tezy z programów wyborczych, które komitety eksponowały podczas kampanii wyborczej, doszliśmy do wniosku, że zasadnicza większość tych punktów programowych to rzeczy, o których warto i trzeba rozmawiać skutecznie dla powiatu i dla jego mieszkańców. Ale w tym też celu, żeby ten program zrealizować, te pewne wspólne ustalenia, podjęliśmy się pewnego rodzaju zobowiązań dotyczących przyporządkowania również odpowiedzialności personalnej do zadań, które przed sobą stawiamy. I jest mi bardzo miło dzisiaj wszystkich Państwa radnych, ale i przede wszystkim opinię publiczną poinformować o tym, że w ramach tych rozmów i analizy swojego potencjału i możliwości dźwigania w swoich barkach pewnych zobowiązań, również personalnych, osiągnęliśmy w tym zakresie konsensus i w dniu dzisiejszym w oparciu o prawomocne decyzje upoważnionych struktur statutowych poszczególnych podmiotów chcemy publicznie poinformować o zawiązaniu koalicji, która chce przez kolejne 4 lata ze stabilną większością realizować misję na poziomie Rady Powiatu. Szanowni Państwo, w związku z powyższym, tak się tutaj mówiłem zarówno z panem burmistrzem, jak i z panem radnym, że będziemy po kolei jakby przedstawiać swoje zobowiązania i swoje tutaj pewne propozycje personalne, które w najbliższe 4 lata będą, mam nadzieję, funkcjonowały skutecznie. Ze strony Platformy Obywatelskiej w nadchodzącej 4-letniej kadencji zakładamy, że Platformy będą w zarządzie i w Radzie Powiatu na tych dzisiaj takich najbardziej chyba w pierwszym uderzeniu odpowiedzialnych stanowiskach będą reprezentowali Jacek Pajek jako starosta Gdyński, Wiesław Kolewa jako członek zarządu oraz pani Barbara Gądek-Watusik jako wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Prawo i Sprawiedliwość będą reprezentowali pan Tomasz Całka jako wicestarosta oraz pan Robert Roy jako członek zarządu.
Komitet Wyborczy Wyborców, nasza wspólna sprawa, będą reprezentowali moja skromna osoba jako przewodniczący Rady Powiatu, pan Krzysztof Kołodziejczyk jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu i pan Aleksander Dziadowiec jako członek zarządu. Ta koalicja, może nie takim całkiem składzie, bo nie było wówczas komitetu nasza wspólna sprawa, funkcjonowała z powodzeniem w ciągu ostatnich 4 lat. Była bardzo skuteczna. Dzisiaj słyszymy z różnych stron, że należy dać odpór partiom politycznym. My pokazujemy tutaj wszyscy, że dla nas powiat jest najważniejszy, że Bochnia jest najważniejsza, że Polska jest najważniejsza. Będziemy się starali wspólnie działać na rzecz naszej społeczności lokalnej. Czyniliśmy to skutecznie przez ostatnie 4 lata, zarówno w Bochni, jak i w powiecie. I zapewniam Państwa, że będziemy to czynili skutecznie również przez następne 4 lata. Dziękuję. Intencją Komitetu Wyborczego nasza wspólna sprawa przystąpienia do tej koalicji jest to, aby zbudować stabilność w powiecie. Taką stabilność od samego początku, o której na początku poprzedniej kadencji jeszcze nie można było mówić. W sensie była to niewielka przewaga, teraz można powiedzieć, że jest to stabilna sytuacja. Chcemy, żeby powiat był stabilnie zarządzany przez najbliższe 4 lata. Stabilną koalicją. Przedmiotem tej umowy koalicyjnej, którą Państwo tutaj widzą, którą za chwilkę podpiszemy, i jeden z tych punktów mówi o tym, że w najbliższym czasie, jeszcze przed pierwszą sesją Rady Powiatu, podpiszemy załącznik tej umowy określające priorytety programowe wspólne dla wszystkich 3 podmiotów tej koalicji, aby wspólnie realizować program, bo tak naprawdę chodzi o program tej koalicji, chodzi o to, aby najważniejsze rzeczy w ciągu kolejnych 4 lat realizować. Cieszę się bardzo ze strony Komitetu Wyborczego, nasza wspólna sprawa, że będziemy gwarantem tej stabilności, tej koalicji i mam nadzieję, że będzie ona trwała przez najbliższe 4 lata. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze będziemy mogli chwilę spokojnie porozmawiać, a na chwilę obecną życzę własnego biura. Rozpocznę proces opisywania.